Artur chciał, żebym poopowiadał trochę bardziej o personal brandingu, czy też brandingu własnej firmy, czy tego, co się tak naprawdę robi, a niekoniecznie chodząc i będąc w głównym nurcie tak zwanej branży, tak? Czyli tak jak mówię, nie pokazywać się na prezentacjach, konferencjach, przetargach i tak dalej. Uznałem w którymś momencie, że to nie jest być może ten sposób, który mnie satysfakcjonuje. Są inne metody. Z punktu widzenia człowieka, który ma 15 lat doświadczenia w branży, powiedzmy marketingowej, PR-owej i tak dalej, no to można trochę spojrzeć z innej perspektywy niż człowieka, który na przykład wchodzi dopiero do branży i chce zbudować swoją markę i zaczyna pół roku, rok i myśli, że blog, vlog czy jakieś inne rzeczy to jest ten sposób, żeby zaistnieć. Więc ja opowiem trochę z innej perspektywy człowieka, który był kiedyś trochę inaczej wyglądał. Więc to jest takie trochę zderzenie. No to była korporacja, wcześniej to PTC, później Agito i 50 jakichś innych firm po drodze, które można wymieniać lub też nie, z którymi współpracowałem. A było też blogowanie, czy tam czasami jeszcze jest, a w którymś momencie nawet było to znacząca część mojego tak jakby życia. No ale uznałem, że to nie jest akurat też sposób na życie. Jak i też nie zgadzałem się ze wszystkimi trendami, które panują w polskiej blogosferze, które zaczęły się wykształcać w momencie, jak nastąpiła jej komercjalizacja. Sam tak naprawdę też dołożyłem jakąś cegiełkę do tej komercjalizacji. O Majciek Budzik, który tam jest na sali, opowie, może zawsze powiedzieć, że pierwsza jakaś taka... Łączyli mnie... Miała miejsce tak naprawdę za moimi rękami Maćka i też agencji Eureka, która później się zmieniła na inną agencję. Jest też jej przedstawiciel, czyli człowiek, który też jest człowiekiem sukcesu i może wam opowiedzieć, jak się taką agencję buduje. A w którymś momencie powiedziałem, że okej, to nie jest mój sposób na życie, też mijają lata. I mogę to robić zupełnie inaczej, tak, bardziej skupić się na tych wszystkich pasjach, które zawsze w moim życiu były, a ja w młodości, jeszcze w szkole, czy w liceum, czy na studiach dużo podróżowałem, ale to nie było związane ze sportami, sporty też gdzieś się przejawiały, były obecne w moim życiu, no ale jeżeli się pracuje po 8, 10, 12 godzin, no to już na ten sport i własne pasje jest mniej czasu, oczywiście są osoby, które mogą powiedzieć, że da się to wszystko połączyć. No nie, na poziomie, jeżeli to nie jest amatorskim, raczej to się nie da. Ja nie jestem na poziomie amatorskim, tylko powiedzmy w połowie do tego poziomu zawodowego, do którego chciałbym dążyć. Niektórzy z was zauważyli, może rozumieją, czym jest ten kitesurfing, czy nie, który stał się znaczącą moją częścią życia jakieś 3-4 lata temu. Dla większości ludzi jest to niezrozumiałe, latają sobie jacyś goście na spadochronach, na desce i pływają i tak dalej. Oczywiście można to tak spłycić i na zewnątrz spojrzeć rzeczywiście, ale to jest pasja coraz większej ilości osób, które chcą w jakiś sposób wypocząć czy znaleźć sobie rozrywkę. Kitesurfing to także... Inne sporty deskowe, bo one się przenikają, one są widoczne w mieście. Często to jest longboard, jest to wakeboard, skate. To są wszystko jakieś sporty pokrewne, które w sobie funkcjonują dla osób, które mniej więcej to czują. Wydaje się, że kitesurfing, także bycie surferem, to jest jakieś dolce vita, tak, że wyjeżdża się na Hel w Polsce i tam generalnie, jak w artykułach się pisze, to jest centrum seksu i generalnie to 2 miesiące, tak jak na filmach, jest wszystko fajnie i inaczej. No oczywiście jakaś tam grupa pewnie jest, która sobie to lubi, ale większość ludzi pływa właśnie, tak jak mówię, dla przyjemności. Część ludzi też tam robi biznesy. Jeździ, spotyka swoich klientów, czy rozmawia właśnie o dużych biznesach, właśnie z perspektywy swojej pasji. Pływają, odpoczywają, ale jednocześnie też robią biznesy, czy to w Polsce, czy też właśnie na różnych wyjazdach, gdzie się spotykają. A dużą część rzeczy, które teraz robię, wynika tak naprawdę z tego, jakich ludzi poznałem w takich miejscach. Albo porozmawialiśmy o różnych biznesach, albo dowiaduję się też, jak takie biznesy prowadzić. To daje mi jakiś tam większy ogląd na życie, czy też
perspektywę, że powiedzmy branża, w której funkcjonowałem wcześniej, no to jest jakiś tam mały wycinek i można robić zupełnie inaczej i lepiej niektóre rzeczy. Oczywiście jest to połączone z lifestyle'em, tak, który można później pokazywać, który częściowo, tak jak mówię, jest wyolbrzymiony przez niektóre media, ale jest też... Znowu coś nie działa, tak? Więc to jakby luz, który panuje i wśród surferów, tak, różnych, to jest rzecz normalna, tak? Niektórych to może... denerwować oczywiście, którzy widzą później w moich artykułach, vlogach czy blogu relacje, ale ja lubię po prostu o tym pisać i przekazywać i uważam, że najlepszą tak jakby promocją każdego sportu czy sposobu zachowywania jest po prostu bezstronna relacja. Nie będę namawiał do tego sposobu życia, bo każdy może go wybrać i ktoś może powiedzieć, ok, siedzenie od 9 do 17 w firmie też jest pasją, rozwijanie swojego biznesu też jest pasją, czy dobre wychowywanie swojego syna też jest pasją, tak? I ja doceniam wszystkich takich ludzi, byle angażowali się w 100%. No nie da się robić tego na 10 czy 20%, zwłaszcza jeżeli się wychowuje swoje dzieci, czy też jakby rodzinę. W tej pasji ważny jest sam też sport, tak? No tutaj nie da się udawać, że okej, będę się lansował gdzieś z deską na plaży, a później wyjdę na wodę i nie wiem, utonę, tak? Albo przyjdzie fala, albo jakiś mocniejszy fal. Nie ma, no trzeba sobą coś tam reprezentować, przynajmniej na jakimś poziomie minimalnym. To są też ludzie, tak? Wyjazdy, to poznawanie właśnie ludzi z różnych kultur, języki, nowe miejsca, tak, sposób odnalezienia się, tak, już nie ma czegoś takiego, że siedzi się w jednym miejscu, nie wychodzi z hotelu i pije piwo, tak, jak często Polacy jeżdżą, zwłaszcza na przykład do Egiptu, tak, i całe ich wakacje, to jest właśnie tak, albo tak jak widzimy w jakichś głupawych programikach na Polsacie, które są kręcone, nawet nazw nie pamiętam, ale one są kręcone w jednym hotelu nawet, tak, i ci ludzie się ciągle tam wymieniają, no, ale większość Polaków ma dokładnie za granicą takie wakacje, no to nie poznaje się w tym momencie nikogo, żadnych miejsc, ludzi i tak dalej. To jest cała rzecz związana z podróżami. Nie siedzi się w hotelu, szuka się miejsc, które są fajne, gdzie są fale, gdzie jest wiatr. Szuka się też statystyk, tak, wiatrowych, to jest szczególnie istotne. Sama pasja, to też umiejętność przewidywania, kiedy jest ten wiatr czy fala, tak? Czyli poznaje się też nowe dziedziny, geografię, meteorologię, uczy się chmur i wielu innych dziedzin, o których wcześniej nie miałem pojęcia, a jak się już na to spojrzy, to już tak też trochę traci romantyczność, tak? Bo jak się wszystko jest w stanie przewidzieć, kiedy wchodzi efekt termiki, jakiś Venturiego, tak? Czyli przyspieszenia wiatrów i pełno jakichś innych rzeczy, o których mógłbym opowiadać, to się wydaje takie łatwe. A tak to, no, jak, dlaczego słońce świeci akurat teraz, tak? Dlaczego jest taki front, skąd on idzie, tak? To się wszystkiego trzeba tak naprawdę dowiedzieć metodą prób i błędów, z czego później mamy lepsze podróże. A tutaj wymieniłem kraje tak naprawdę, które poznałem przez ostatnie 3 lata, w których byłem i te na czerwono, które są zaznaczone, to są związane z wideo. Więc tak naprawdę to wszystko, co zacząłem robić, uległo jeszcze przyspieszeniu od tego momentu, kiedy zacząłem. Czyli te czerwone to jest tak naprawdę ostatnie 7 miesięcy. No więc trochę tego tak widać jest. Nie pokazuję tego, żeby tutaj, nie wiem, epatować ilością miejsc, tylko tak jakby chcę przekazać, jak mocno trzeba logistycznie nad tym wszystkim pomyśleć, żeby sobie to wszystko też zorganizować, znaleźć pieniądze, a jednocześnie też pracując, bo ja cały czas mam normalną swoją pracę i normalną, gdzie prowadzę projekty, tak? To nie jest tylko sobie tam pływanie, picie winka i leżenia na plaży, bo tak nie jest. A to, co wspomniałem wcześniej, blogowanie, tak? Blogowanie zajmuje rzeczywiście bardzo dużą, zajmowało kiedyś bardzo dużą część mojego czasu i było wdzięczne, ale tak jakby oceniłem, że pewien etap też trzeba w życiu zamknąć. Są inni, lepsi ode mnie, młodsi, mający lepsze pomysły i że czasami trzeba im ustąpić miejsca, tak?
tak jak to sportowcy wiedzą, muszą w którym momencie jakby odejść. Druga rzecz, tak jak wspomniałem, nie ze wszystkimi rzeczami się identyfikuję, czy identyfikowałem i nie chciałem być tak jakby brany pod uwagę. Dwa, to jest taka sytuacja, a trzecia, że to moje wywnętrzanie się na zewnątrz i dzielenie jakimiś emocjami, no, powinno iść w inną stronę, tak, że pokazywanie obrazem jest jednak 1000 razy lepsze i lepiej opowiem o tym, co robię, albo co jest moją pasją, jeżeli pokażę to na wideo. W pewnym momencie w branży, w której funkcjonowałem, się śmiano ze mnie, tak, czyli ja to w ogóle kiedyś dojadę na jakąś konferencję, to Michał Górecki zrobił rok temu taki obrazek, tak, no i w końcu dojechałem w tym roku na to InfoShare, byłem tam 15 minut tak naprawdę, no ale byłem, tak, ale już jakoś też przelotnie i było to też w projekcie wideo, dlatego, że to bardziej mnie w tym momencie pasjonuje. A zawsze się przejawiała gdzieś piłka nożna, tak, w moim życiu i w tym, co robiłem na blogach, czy w tym, co komentowałem, tak, niektórzy mogli z was to widzieć. Ja bardzo zawsze krytykowałem piłkę nożną, ale jednocześnie ona mi też służyła do jakichś osiągnięcia celów w social media, tak, bo też o tym chcecie tutaj. Polacy lubią polaryzację, lubią dyskutować, więc czasami trzeba im dać trochę paliwa do tej dyskusji. No też poczyniłem takie obserwacje, gdybym prowadził bloga lub zajmował się właśnie piłką nożną i robił jakieś humorystyczne obrazki, to one są bardziej też nośne, ale chciałem się to przekonać, tak. Zrobiłem taki viral plus film w momencie, kiedy był mundial i była taka ośmiornica, tak, która wybierała wyniki. No to ja wziąłem flaszkę alkoholu, tak, który tam jest, tak, i, no, i postawiłem, w którym momencie kto ma wygrać. Tak, i to się poniosło, tak, to było tam 100-150 tysięcy ludzi obejrzało taki głupawy filmik. Tak. No ale powiedziałem, że to okej, no sprawdziłem, jak to działa, ale nie pasjonuje mnie to. A spróbowałem też z innym wiralem, tak, który też swojego czasu mocno się rozniósł, tak, no, nie wszyscy może znają, nie wszyscy są w targecie, no ale tam te 4,5 do 5 milionów ludzi miało kontakt według tych statystyk, które to było badane, no około 10 tysięcy chyba share'ów, tak, Facebook jeszcze działał wtedy zupełnie inaczej niż teraz, tak, zestawienie kontrastem zawsze w Polsce działa, tak. Tam cyfra, która jest przy piłce nożna i mógłbym tak naprawdę pomnożyć przez 10, tak, bo wiele to ja się z prawdą tam nie minąłem, bo jakby policzyć, ile polskie miasta dopłacają na przykład, czy gminy do piłki nożnej na tej poziomie, tak, czy ile łoży państwo polskie na orliki, no to mówilibyśmy o jakichś kwotach typu 150-200 milionów, tyle kosztują na igrzyska, tak, co roku. A plus jakieś 3 miliardy złotych, które trzeba w obligacjach spłacić za euro jeszcze, tak, no to podzielcie sobie to na każdego podatnika, to wyjdzie, czy każdy z nas lubi piłkę nożną, czy nie, łącznie ze mną. A co do wideo, też szukałem inspiracji, tak, przez przypadek zrobiliśmy taki film w Egipcie też, gdzie kolega sobie skoczył z jednej strony budynku na drugą i załamał się pod nim dach, tak, i wpadł, tak. No to było w Egipcie, pierwszego dnia, kiedy przyjechaliśmy. 1 800 000 ludzi obejrzało, gdzieś pan wygrał jakieś nagrody w ogóle i tyle, no, czyli działa, tak, wideo działa, wzbudza emocje, poznałem jakieś te elementy, no i zacząłem myśleć, okej, okay, no ale są inne sposoby niż klepanie na blogu, niż życie tylko i wyłącznie w branży, no, że jest zabawa generalnie, tak, no, cały czas pracując. A do strachliwych też jakby nie należy. Zawsze mówiono, że na przykład serwis Wykop to jest takie miejsce, gdzie pożerają blogerów. No to mówię, okej, no to sobie tam pójdę i porozmawiam z tymi ludźmi. No i mówię, dobra, no to do Białka, czyli tam osoby, która za PR odpowiada, mówię, no Michał, no dobra, to zróbmy AMA, zobaczymy, jak będzie. On mówi, no wiesz, będzie trudno, bo tam jadą po blogerach. Mówię, no dobra, no to pójdę, no szczerość, dobra, no to okej. Okay. Pierwsze pytanie, ile zarabiasz na blogach? To było pierwsze pytanie, no to odpowiedziałem, tak, w rzeczywistości, ile zarabiałem inni, okej, okay, napisałem, tak, no i później się jakoś ta dyskusja potoczyła, tak, zawsze lubiłem z ludźmi rozmawiać, a że jestem kontrowersyjny i mam swoje zdania i nie każdemu musi się to podobać, to ja nie będę przecież przepraszał za to. Tak?
Był też element tych podróży, o których wspomniałem, ja już żyłem już wcześniej. Poszukam tego swojego zaczynu, tego swojego sposobu przekazu, w którym chcę funkcjonować. Tak? Brazylia, Wietnam, Egipt i tak dalej, to wszystko jest. Tak? Nie traktowałem tego, i też nie traktujcie wy, jako rzeczy, które są niedostępne. One są dostępne dla wszystkich, tylko jest kwestia zaplanowania wcześniej, kupienia tego wcześniej lub zorganizowania sobie tego w większy czas. Albo przeliczenia, bo czasami wyjechanie w Polsce w czasy, tak, z rodziną jest droższe niż Sardynia na przykład, czy Grecja, tak, bo tak dokładnie wychodzi. Polska jest bardzo droga, a tak naprawdę Pomorze czy góry. A miałem też swoje jakieś pomysły, które realizowałem, niestandardowe akcje związane też ze sportami, czyli jeżdżenie gdzieś zimą na desce, tak, pływanie po Wiśle. Ale jakieś teraz też pomysły mam, które czekają do zrealizowania. Ostatnio jeździłem gdzieś w Pałacu Prezydenckim na longboardzie. Więc no, jak sobie człowiek coś tam założy, czasami się to uda, czasami nie, czasami trzeba czekać pół roku, rok, ale to się udaje. Mam jakiś swój branding własny, tak, co też jest istotne nie tylko na blogosferze, tak, już jak na pewnym etapie, ale także szczególnie w YouTubie czy robieniu filmów. Ponieważ budowanie społeczności czy wiarygodności na YouTubie jest o wiele trudniejsze niż w blogosferze. Tu nie wystarczy sobie napisać jeden artykuł, nie wiem, kogoś kopnąć znaczącego albo, nie wiem, podczepić się do jakiejś grupy ludzi, która będzie lajkować i komentować. Nie. Tam się jest wystawionym po prostu na odstrzał od razu i albo się jest fajnym, tak, ma jakiś przekaz, albo po prostu się jest jednym z tysięcy takich ludzi, którzy sobie tam coś kręcą na wideo i puszczają, albo robią głupawe filmy. A jeżeli nie robią głupawych filmów, no to mają trudniej, bo no content merytoryczny w YouTubie nosi się o wiele trudniej niż też w blogosferze. Są też brandy obok mnie, które są rzeczą tak jakby naturalną. Ja nigdy nie mówiłem, że nie współpracowałem z firmami jako bloger, czy później jako człowiek, który był rozpoznawany. Te marki zawsze u mnie funkcjonowały w sposób transparentny, ale też jakby reklamodawcy czy osoby, które chciały zaistnieć ze swoimi brandami, nigdy nie naciskały mnie też na przekraczanie jakiejś granicy braku wiarygodności do odbiorcy. Więc skoro miałem już to wszystko złożone, jakoś przemyślane, mówiłem, okej, to może sobie zaeksperymentuję z tym własnym kanałem i go otworzyłem w końcu po dłuższym czasie. Ja miałem 3 podejścia do wideo, to ostatnie jest skuteczne, a pozostałe no, były próbką, tak jakby. Pierwsze podejście było, robię materiały typowo marketingowe, 2 lata temu mniej więcej, tak? Nie, zobaczyłem, to jest w ogóle szkoda prądu na to, tak? Temat niszowy, 1000 osób to obejrzy, 2000, tak? Będę ciągle gadał do tych samych ludzi. A kogo to interesuje, tak? No chyba, że pójdę i będę tak jak Adbuster robił, po prostu jemał, za przeproszeniem, firmy, tak? Czy pokazywał jakieś zestawienia, wtedy to ma sens. Mówienie merytoryczne o reklamach jest bardzo trudne, o tym rynku powie to też Maciek, może Budzik, tak? Doskonale wie, jakie są tego typu zasięgi. Niestety YouTube o wiele lepiej klika rzeczy śmieszne, z pomysłem, charyzmatyczne. A później próbowałem jakby składać filmy sportowe, ale szło mi to bardzo długo, bo nie miałem montażysty, tak? Więc złożenie filmu trwało rok, tak? Więc powiedziałem, to nie ma sensu w ogóle, tak? No, jeżeli ja jadę, a za rok będzie film, to nie. No to więc znalazłem montażystę, znalazłem człowieka, który mi pomaga jakby ogarniać to merytorycznie i nie robię tego sam. Nie byłbym w stanie się tego po prostu nauczyć. Nie używam komputera z jabłkiem, żeby składać i raczej się nie przekonam do tego, więc nie zdobędę sobie tutaj zwolenników, no ale tak jest, tak? Na PC-cie no nie złożę, bo no, za dużo czasu, tak? Uznaję, że powinienem być dobry w tym, co potrafię, tak? Nie łapię się za mechanikę, nie wiem, za hydraulikę, po prostu daję specjaliście, tak samo daję po prostu montażyście, on to wszystko robi, tak jak mi ktoś powie, jak się robi filmy, ja słucham po prostu i takie materiały po prostu zbieram i dostarczam. Wystąpiłem na blog forum, gdzie ogłosiłem, wystąpiłem właśnie w piance. Było to też takie odcięcie się od tego, co było wcześniej, ale tak, jakby ktoś dzisiaj pytał, czy też wystąpię w piance, czy coś, to no, najpierw myślałem, okej, przyjdę, ale z drugiej strony powtarzać 2 razy to samo jest
tanie po prostu, więc trzeba mieć trochę inne jakby pomysły. To jest istotne w tych filmach, czy też w moim przekazie, tak, na którym można w jakiś sposób zarabiać, ale to nie jest tak jakby cel powstania tego wszystkiego, tych filmów, więc ja nie zakładałem kanału YouTube'a i nie robiłem filmów, dlatego że zakładałem od samego początku, że będę na nim zarabiał, tak? Bo to jest trudna droga. To może być katalizator, to może być pomoc w tym, co się tworzy. To jest przede wszystkim lifestyle, tak? Czyli my nie musimy być dobry w jakimś sporcie, tak? Możemy ten lifestyle robić w kuchni, nie wiem, w ubraniach, w szminkach i innych rzeczach i wszędzie jest tam miejsce, tak? Tylko to musi być atrakcyjne dla widza, nieprzeskalowane i zrozumiałe. Oczywiście social media są w tym ważne, tak? Czyli te wszystkie kanały, które już miałem wcześniej opracowane, które żyły, zostały wykorzystane. I też się cieszę, że zrobiłem to w takim momencie, który był ostatnim momencie, kiedy serwis na literkę F się tak naprawdę skończył pod względem osoby prywatnej, która nie inwestuje pieniędzy w reklamę płatną. No, oczywiście firmy mogą sobie płacić za zasięgi w F-word, a ja nie będę, tak, bo nie uznaję, że to jest akurat najlepszy sposób do pozyskiwania widza. Są inne jakby sposoby i mechanizmy. No i tak jakby jakość samego wideo, tak, czyli sposób montowania, jakość tego wszystkiego i treść, która jest przekazywana, jest też dla mnie ważna. Nie idę na jakieś tam kompromisy, czy nie idę w stronę głupawego wideo, czy łatwego, tak, no bo to jest bardzo kuszące iść w pranki, tak, czy w rzeczy śmieszne, tak, bo cyfry szaleją w tym momencie, tylko czy to zbuduje mój wizerunek, który ja chcę, albo czy ja się czuję w tym dobry, czy ja taki jestem. Nie, nie jestem taki. Nie jestem pranksterem, nigdy nie będę Warnego czy jakimiś innymi osobami. Mam swój styl i jego chcę przekazać. Czy z pasji się żyje w Polsce, tak? Bo poniekąd jest to pasja, jeżdżenie sobie po świecie, czy po Polsce robienie wideo. No są osoby, które żyją z pasji, teraz mówię całkowicie ogólnie, tak? Ale mają raczej trudniej, bo wszystkie, nie wiem, jakieś sporty, które są niszowe, które wymagają poświęcenia, no to jest dużo wyrzeczenia prywatnego. Część z nich dochodzi tam do jakiegoś poziomu, że jest się w stanie lepiej utrzymać, ale większość z nich to rzeczywiście lubi to, co robi, albo wręcz poświęca dużą rzecz kosztem rodziny, tak, czy swoich znajomych. A bardzo też często zapomina się, a propos przy sportach, i to jest nagminne, że nie pamiętamy o swoich osobach, które osiągnęły jakieś sukcesy, tak, na arenie nawet międzynarodowej. To jest przykład Zosi Klepackiej, tak. Ona była medalistką i nikt o niej teraz nie pamięta, nawet sponsor daje jakieś mniejsze pieniądze, tak. I dopiero ona musi poświęcać wiele pieniędzy i czasu swojego prywatnego na to, żeby utrzymać dalej formę i wystartować w kolejnych, tak jakby, igrzyskach. Czy pasję można łączyć z pieniędzmi? Tak, można łączyć, nawet trzeba, tak, tylko trzeba być jakby wiarygodnym, to co wspomniałem, do widza, do osoby, ale nie stawiać tego na pierwszym miejscu. Pierwsze projekty wideo zrealizowałem komercyjnie w zeszłym roku przy otwarciu kanału. To były rzeczy zrobione z Itaką w Egipcie. No i później tak jakby się to wszystko potoczyło. Dało mi to też elementy nauki, tak, ponieważ nowe środowisko YouTube nie był mi znany wtedy. Wiem. Są kwestie praw autorskich, z którymi miałem problem, tak, do muzyki i tak dalej. Naprawdę, wchodząc do tego, trzeba się tego wszystkiego uczyć, to jest na mnie. Jednocześnie nauka łączenia pracy z pasją, tak, jeszcze więcej czasu trzeba było poświęcać na rzeczy związane z filmami. Zrobienie jednego filmu, który widzicie, 3-minutowego, to jest zbieranie materiału często po 400-500 scen, tak, które jest wrzucane do tego. I nie wszystkie przechodzą. Więc ile czasu trzeba zbierać, ile miejsc, żeby zobaczyć później ten 3-minutowy. Przecież to takie łatwe, prawda? To tylko 3 minuty pracy. Trzeba być też osobą o multitaskingu, tak, więc nauczyłem się trochę grafiki, nauczyłem się rzeczy, których, na które wcześniej nie zwracam uwagę, SEO, SEM, jak to wszystko działa. Dalej
musiałem też się nauczyć tego, że ważne są zasięgi. Okej, ja mogę mówić o swoich pasjach, robić tylko filmy podróżnicze, ale też muszę walczyć o zasięgi, więc wszystkie jakby crossy z innymi vlogerami, rozmowy z osobami bardziej znanymi, osoby, które mogą mnie trochę wyciągnąć, trochę pokazać, możemy połączyć razem swoje umiejętności, też są tak jakby ważne. Czy jakby rozszerzanie swojego zasięgu, swojej wizy. Gdzie jest kasa? Kasa przychodzi po jakimś czasie, gdzie przychodzą projekty komercyjne, dzięki którym mogę realizować też projekty niekomercyjne. Żeby porozmawiać z Osią Klepacką, czy z Jamajem, czy z tymi innymi osobami, które mają pasję, ja przeznaczam część pieniędzy, które zarabiam na projektach komercyjnych. Bo takie rzeczy uważam też są ważne i ja mam jakiś, moim zdaniem, dług do spłacenia wobec tych osób, które mają pasję. A w zeszłym tygodniu ogłosiłem scenę, będzie wyjazd tygodniowy do Szwecji z deskami. Realizuję projekty dla hotelów z sieci Accor. To są projekty, które zrealizowałem za ostatnie pół roku, 7 miesięcy. I też powiem, tego jest więcej niż miałem w czasie bloga. A blog miałem 3, 4, chyba 5 lat. Więc tak jakby wideo multiplikuje to wszystko. Już nie mówiąc o tym, że wideo daje zupełnie inne zasięgi. I to, co tutaj wyboldowałem na końcu, cały czas jest praca oprócz tego. Zrobię projekty marketingowe, komersowe i PR-owe. Tylko ja już nie chwalę się po prostu tym, bo to wszystko, co robię, jakość tego, co robię i docieram do tych ludzi, ma też świadczyć je z moim brandingiem, tylko zupełnie inny sposób. Kasa to też nie jest jakby wszystko, bo to jest budowanie cały czas tego wizerunku i wiarygodności. Ważna jest grupa docelowa, do której doceniam. Ja tutaj nie wklejałem tabeli, do kogo docieram. Ale moi widzowie to są 35-45-latkowie. Te grupy, które się uważa, że w internecie są główne, tak, czyli w YouTubie, czyli gimbaza do XVII wieku, u mnie nie funkcjonuje w ogóle. Tak. To jest tam 5% chyba. Wszystko są osoby starsze. Cały czas pasja, zajawka, o której wspomniałem. Przyszłość, bo już kończę, tak, bo jest za długo. Dalej tak jakby jeździć i cieszyć się z tego, co robić, pracować z tego i utrzymywać się, tak? No i projekty międzynarodowe, tak, bo w Polsce jakby z YouTube'a i z filmów jakby żyć się nie da. To już tak jakby wiem przy tej tematyce. W Polsce nawet jakbym miał 500 000 wyświetleń miesięcznie w tych moich filmach, to dalej się nie da żyć. W Stanach Zjednoczonych, i tak dalej. Prawdopodobnie już bym w tym momencie miał 5-cyfrową sumę i to nie jest jedynką na początku, tak, z tych filmów, tylko z samego AdSense'a, tak, czy będąc w jakimś syndykacie. W Polsce jest to zupełnie postawione na głowach. No i wyzwania, które są, tak, planuję. Tutaj jest przykład wyzwania, które chcę zrobić i wakeboard za promem. Nie wiem, czy się uda, ale takie jest w planach. Dzięki.